Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon. Witam Ciebie, witam Was wszystkich na tym odcinku. I dzisiaj chciałbym porobić coś innego niż zawsze. Chciałbym po prostu pograć online. I tak myślałem, aby kupić sobie nowy samochód. Mam trochę kasy, starczy mi na R8, więc to jest pierwszy klient. Na Continentala też mi starczy chyba. Tak, myślę o jakimś nowym samochodzie. I mam pytanie do Was, ludziska, bo chciałbym sobie kupić jakiś dodatek. Chciałbym kupić sobie Season Pass, aby mieć te wszystkie fajne samochody i ogólnie móc grać wszystkim, czym się da. A tutaj na przykład ten samochód trzeba kupić oddzielnie, tamten oddzielnie i to mnie wkurza. Chciałbym to wszystko... Oh, fuck, man. Ależ piękna korwetka. No to jest klasyk, kupię i znowu będzie dupy rzucało. Nie. A chcę pościg... Oh, man. Pięknie. Huh? Camaro SS, okej, okay, spoko. No i tak się zastanawiam, kurde, gdzie kupić te dodatki? Wszystkie, żeby to mieć, żeby móc grać, żeby nie było zbyt drogo. Chyba inaczej się nie da jak przez Microsoft, tak? Wow, ten samochód jest, kurde, no pięknie wyglądają te auto w ogóle w tej Fordzie. Ach, można tu gadać i gadać godzinami. Ferrari Enzo, o właśnie, następny klient. F40. Naczytałem się ostatnio o tym samochodzie troszeczkę. Właściwie F40 jest chyba poprzednikiem Ferrari Enzo, z tego co czytałem, to też bardzo ciekawe. Patrzę sobie Fiesta, Chevy GT500. Zawsze mam taki dylemat, co by tu wziąć? Zastanawia mnie ten Ford Transit, ale jakoś nie widzę siebie za kierownicą tego dostawczaka. A Fox Body... Bum brum bum... RS200, no tak, kojarzę z Delta Rally. GT40. Ej, moment, to jest samochód z GTA. GTA 5, tuningowałem go ostatnio. Honda S2000. Oj, nie wiem, na co się zdecydować. H1 Alpha. Widzieliście ten samochód w środku, jak wygląda? Kurde, tam jest tyle miejsca, to jest większe chyba jak mój pokój. Nie wiem, jak takim czymś można jeździć, to jest ciężarówka. O właśnie, chciałbym tym Jaguarem sobie polatać. O, jednak nie polatam. Trzeba kupić ten dodatek cholerny. Pakiet samochodów, przepustka samochodowa. 70-80 zł to kosztuje, no trochę kasy jest. Ja bym sobie to kupił, gdybym miał wszystkie te samochody chyba, tak? Trzeba się bawić, te karty kredytowe, później sobie to ogarnę. Chciałbym kupić właśnie Storm Island i tą przepustkę samochodową. To by mi naprawdę wystarczyło do szczęścia. O, jeszcze jest Aventador! No przecież ja w Fordzie jeszcze Aventadorem nie jeździłem. Ach, kurde. Trzeba będzie koniecznie sprawdzić te wszystkie samochody. No kurde, tyle jeszcze aut jest do badania, ja mam wrażenie, jakbym już ten... Jakbym już tą grę przeszedł i w ogóle wszystko odkrył, a tutaj tyle jeszcze samochodów jest, którymi ja nie jeździłem i to wcale nie są te z dodatku. Aventadora na pewno będzie trzeba sobie... O, jest MP4, jest F1, jest ten Mercedes... O, tego Mercedesa chyba przetestuję. No, to jest AMG. Chyba najtańszy Mercedes AMG z tych nowych, co? Jest SLS. Oh shit. Jest. O, SL65. Jest SLR. O Boże, ja nie wiem, co ja mam wybrać. Jeszcze jest ten świetny Mercedes. Wyścigowy. Kultowy. Ach. Same takie. Ja zawsze siedzę z tym. No ja wiem, że to może być denerwujące już po jakimś czasie, ale ja chcę posłuchać tych Mercedesów. To jest coś, co mnie po prostu rozwala za każdym razem. Jak słucham ten odcinek z SL czy S63, tym Mercedesem AMG, to było. Wow, jak się szybko włączyły te motywy, wczytały. Jestem pod wrażeniem. Co by tutaj wybrać? Jakie malowanie? Jakiego białasa? Czarnucha. Zobaczymy, co tutaj mają. Porobili gracze. Zielony nie. A nie, nie dużo tego jest, ale czarny mi się podoba. Niech sobie będzie. Kupujemy.
kup za kredyty. Fajnie, mamy SLR-a. Jestem ciekawy, jak on brzmi, ale myślę, że nie będzie brzmiał lepiej niż S63. Dlaczego? Wydaje mi się, że S63 był jakoś sponsorowany w tej grze, bo on naprawdę brzmi zupełnie inaczej niż wszystkie samochody. Wyższa zupełnie jakość brzmienia tego auta. No ale jestem sobie w SLR-ze. Samochód przecudowny. Zerknijmy do środka. Wow. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten samochód, zszokował mnie tym, znaczy nie w rzeczywistości, w rzeczywistości chyba go nawet nie widziałem, ale szokował mnie tym, że ta szyba przednia jest pod takim kątem. To było niewiarygodne, gdzie ja miałem dostęp do takich samochodów jak Passat B3, gdzie szyba jest tak pionowo, a tutaj ona, wow. No ale posłuchajmy go. Ja bym był skłonny wyłączyć na chwilę muzykę. Wow! Coś niesamowitego. No ale, tak jak mówiłem, to nie jest jeszcze poziom tego Mercedesa SL63. No moim zdaniem on brzmi troszeczkę inaczej, nie powiem, że gorzej, inaczej. Ale jednak tamten dźwięk był taki bardziej wyrazisty. Okej. Dobra, zobaczymy, czy da się go jakoś jeszcze stuningować. Nie wiem, jaka to jest klasa, nie zerknąłem. Ale też fajnie brzmi, no też fajnie brzmi, nie można tego powiedzieć. Pójdziemy sobie do wycieczki online, pojeździmy z jakimiś tam graczami. Co mogę dla ciebie zrobić? O, nie jest S1, hu, to nam to wystarczy. Ale w sumie możemy go jeszcze podnieść do maksimum S1. No i to będzie chyba wszystko, czego Lucek może chcieć od takiego samochodu. Nie będę się bawił w te takie jakieś drobne ustawienia. Po co mi to? Mam sobie SLR-a. Będzie troszeczkę szybszy, niewiele. Nie wiem, czy to nawet będzie odczuwalne. No, śmiga sobie. No to chodźmy w takim razie wycieczka online i zobaczymy. Okej, okay, no i dołączamy do sesji. Chyba. Tak, ale ja właśnie nie pamiętam, czy tutaj można było w tej sesji wycieczce online zmieniać samochody podczas. A, wybiera się po prostu samochód. No i z tych dostępnych, no to ja wybiorę sobie właśnie mojego Mercedesa nowego. Och, tego bym wziął. Nie, to nie ten. Ojej. A czemu nie mogę wziąć wszystkich? Aha, czyli no nie pojeżdżę. Smutno. To jest klasa A, tylko klasę A mogę wziąć. Ciekawe, czemu tak jest. No nie wiem. Nie wiem, na co się zdecydować. Mam nadzieję, że wzięło mi tego Mercedesa. Miałem określony czas na wybór, ale... Jaguar? No dobrze, może być Jaguar XKR. Nie jeździłem nim jeszcze. Mam nadzieję, że jakoś będzie się śmigać. Losowy samochód mi się wybrał. Szkoda troszeczkę, miałem najechane na właśnie tego mojego Mercedesa przepięknego. I teraz trzeba dojechać w konkretne miejsce. Cel jest tam, można jechać na przełaj, można nie jechać na przełaj. Whee! To jest Forza, tutaj jesteś wolny, możesz jechać jak ci się podoba. Auć, auć, auć. Oj, zahaczyłem się. Tutaj przyjechał sobie jakiś gracz, cześć, i jedzie. W czym on tam pojechał, kurde? Nie wiem, czy to była jakaś Silvia. I też mamy określony czas, aby tam dojechać. Mamy 20 sekund na to. A, przydałaby się jakaś muzyka. To jest świetna gra. Jaguar. No to jest kawałek stąd. 10 sekund zostało na przegrupowanie. Wow! Nie zdążę przez ten las dojechać. Także prawdopodobnie mnie przeniesie.
Ale to chyba dlatego, że po prostu za późno dołączyłem do sesji, może czy coś. Nie wiem. Nie przejmuję się tym. Dostałem jakieś punkty nawet za to. Spoko. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała rozgrywka online. Dostałem nawet jakieś punkty za niedojechanie, nieźle. Ostatni byłem. No i okej. Mam nadzieję, że będzie można później zmienić samochód. To jest drugi wyścig na 4. Dobrało mnie do takich zawodów. To jest fajne, zobacz. Mamy Forzę. Gra ma już swoje lata. Lata. I dalej tyle osób w nią gra. To jest niesamowite. O, tutaj będzie wyścig zespołowy. I trzeba pokonać zespół konkurencyjny. Mój samochód nie jest wymaksowany w klasie A. Szkoda. Okej, dobra. Myku, myk, mamy tutaj Mercedes, BMW, BMW. Dobra, próbujmy jakoś ogarnąć. Może nie będę najlepszy, ale myślę, że jakoś mogę sobie dać radę. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na płynność tej rozgrywki. No to jest absolutnie niesamowite. Strasznie to lubię w Forzie. Oj, nie trzymam się asfaltu, to źle, to źle. Dużo się prędkości traci na poboczu. Okej. Wow, ktoś tam zaliczył słup. Niezły dzwon. Okej. Gonimy gościa. To jest mój przeciwnik, muszę na niego uważać. Wypad z trasy. Jedzie wspaniałą RS4. Lubię ten samochód. Naprawdę jest świetny. Ha, pojechał źle. Kurde, ja mam wrażenie, że ja jestem dobry w tej grze, naprawdę. Ale ja wcale nie jestem dobry. Ja mało w tym online tutaj gram. A daję sobie radę. Ja myślę, że ta gra dopiero jakoś po doświadczeniu w online graczy po prostu do mnie. Ktoś dołączył właśnie do sesji, jakiś dodatkowy gracz. Moja grupa jest chyba bardzo słaba, bo ja widzę tu tylko na mapie samych czerwonych. Goni mnie ta RS4 z tyłu tam, będzie ramować. Driftem, proszę bardzo. On sobie może na to pozwolić, bo ma naprawdę... O, świetną trakcję. A ja tak nie do końca, jak ja tu bym wszedł w taki poślizg, to mógłbym odwrócić dupę do przodu. Tego raczej wolałbym uniknąć. Okej, okay. Jest dodatkowo bardzo ślisko, więc RS4 ma tu nade mną przewagę. Aj, źle zajechałem, dupa. Nie zaplanowałem tego zakrętu i pykło jak pykło. Ile jeszcze punktów kontrolnych? To 77%, ale już się pojawił jeden mój zawodnik z mojej grupy. No i jeśli zdobędziemy drugą i trzecią pozycję, no to może być naprawdę bardzo dobrze. No ale warto byłoby tutaj coś wygrać. No ten Jaguar, powiem, że nawet kurczę, daje radę. Oj, uwaga! Ależ to Lucek zrobił! Woo! Pierwsza i druga pozycja! No, tamten w Audi coś skusił. Nieźle nam poszło. Tak, to była Silvia S13. Bardzo fajny samochód. Jeździłem nim, driftowałem nim w Grid Autosport. Jest taki odcinek właśnie na YouTubie. Bardzo fajnie tam stunigowany był ten samochód. Strasznie mi się podobał. No niestety chyba tu jest tak, że nie można zmieniać co wyścig samochodu. Trochę mnie to boli, bo jednak wolałbym zmienić tego XKR-a na coś innego. Ja lubię XKR-a, bardzo podoba mi się z tyłu i ogólna bryła, tylko przód mi się nie podoba, konkretnie grill. Nie wiem, mi się ogólnie Jaguar XKR troszeczkę kojarzy z Astonem Martinem, jak się tak patrzy na niego. Ale ten przód moim zdaniem jest trochę skopany. Chociaż i tak, gdybym w rzeczywistości wsiadł do takiego samochodu, wcisnął pedał gazu do końca, na pewno bym się zakochał. No ale...
Okej, okay. No i wzbiłem sobie na piątą pozycję z ostatniej. Ktoś ma tutaj prawie 700 poziom. Pozdrowionka. Uszanowanko dla tego pana. Ja mam 90, tam chyba 6. I w ogóle czuję się taki dobry. A tutaj kurde, ktoś ma prawie 700. No dobrze, oczekiwanie na graczy i za chwilę pojawi nam się nowy cel. W tym momencie ja nie mogę zmienić pojazdu, ale jedziemy już na nowe zawody. Wszyscy odgadli jakoś, że mamy jechać w tym kierunku. Wow! Mało brakowało, by się rozbił. Okej. Trochę sobie skrócimy, myku myk. Przejadę tu czy nie? Może być ciężko. Jedź, Lucek, jedź. Nagrano klip z gry. Gdzie te kurde klipy wszystkie są? Ja nie wiem. Jakiś czas w powietrzu. Ale fajna nutka wbija. O, właśnie tego się boję w tym Jaguarze. Tego się właśnie boję, że mi będzie tą dupę odwracać. To jest jednak kłopotliwe. No dobra, dojadę tam czy nie? Przydałoby się nitro. Dojechałem na zawody. Fantastycznie, pierwszy raz. Dostałem trochę więcej tych punktów doświadczenia. To jest fajne właśnie. Zobaczcie, jak te wyścigi tutaj wyglądają w Forzie. Na spokojnie, na takim lajcie. Ja się tak czuję tu jako gracz, że nie ma jakiegoś takiego dużego oparcia. Zobaczcie, że... O, tutaj ktoś ma tysięczny poziom w ogóle. Są tu gracze naprawdę doświadczeni i ja podczas tego tutaj ścigania nie odczułem, żeby ktoś tam specjalnie się między sobą ramował tak na chama. Żeby ktoś się spychał, czy tam zachowywał się wobec innych. Ach, to jednak RS5 jest, a nie RS4. To Audi. Zachowywał się jakoś tak, nie wiem, agresywnie wobec innych na drodze. Może się tak zdarza, ale ja się z tym nie spotkałem, a grałem z 10 razy może te wyścigi w różnych sesjach. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Umila czas po prostu, no. Okej. Okay. Różowy Mercedes to chyba nie jest dobra opcja, ale nic nie mówię. Ostatnio w odcinku w Car Mechaniku pomalowałem Mercedesa na też różowo. Ale to na złość zrobiłem temu klientowi, bo przyjechał z taką błahostką, że... nie no, tam sporo miał do naprawiania. Gnój jeden. A ja nie umiałem tego Mercedesa robić, no i tak wyszło. Dobra. Okej, okay. No i teraz spróbujmy... powalczyć to jakieś, nie wiem, złotko. Ups, ups, rzuciło trochę. No i też zobaczcie na to, każdy jeździ jakimś innym samochodem. Nie ma tak, że powtarza się jeden. O kurde, też się tu wybiłem. Wszyscy się tu rozwalili. Nie ma tak, że wszyscy jadą tym określonym jednym samochodem. Każdy jedzie jakimś innym. Czy to nie jest piękne? Nie ma tak, że jeden samochód jest najlepszy i tylko tym jednym się wygrywa. Nie ma tak. Tak jak na przykład w Dekru masz Ferrari LaFerrari. Tutaj jeździcie z każdym samochodem, jakim chcecie. I każdy z tych samochodów można wygrać. Oczywiście możesz sobie go tam tuningować, nie tuningować, ale ogólnie fajna sprawa. Jest to najlepsza gra po prostu wyścigowa. Na każdym odcinku to powtarzam. Ale wiecie co, ja mam tak, że ja w Forze nie gram jakoś, oj, nie gram jakoś super dużo, naprawdę, ja lubię strasznie tę grę. No i gdzie pominięto, jak przecież zahaczyłem go? To mi się nie podobało. Nie gram jakoś super dużo, te odcinki na moim YouTubie też nie pojawiają się jakoś super często. Ale ja sobie takie dobre gry lubię dawkować. To znaczy, wiem, że gdybym grał w Forze maniaczył, strasznie dużo bym grał, odkryłbym w niej wszystko, to wiem, że ona by mi się szybciej znudziła, tego bym nie chciał. Ja lubię sobie ją dawkować, czasami lubię w nią pomaniaczyć, zarwać nockę czy coś, ale ona, moim zdaniem, nie wiem, jest zbyt dobra na to, żeby w nią maniaczyć. Jest zbyt fajna. Zbyt dużo radości dostarcza dla takiego maniaka motoryzacyjnego, który
Tego właśnie oczekuję od gier wyścigowych, żeby się dobrze bawić. Nie wiem, czy oni już dojechali, czy coś tutaj pyka? Tak. Koniec wyścigu za 10 sekund. 8. Także ja chyba nie będę miał tu złotka. I nie wiem nawet, czy dojadę. No, skusiłem z tym jednym punktem kontrolnym. I to był poważny problem. Drugie miejsce na poprzednim, a w tym niestety ostatnie. No, zdarza się. I zwłaszcza też, że nie wygrywają gracze z tymi najwyższymi poziomami. Także to też nie jest tak, że ten, co jest super dobry, no to zawsze wygra. Nie wiem, kurde, to jest właśnie taki luz w tej grze, w tym online. To mi się strasznie podoba, takie podejście do tej rozgrywki. To jest takie zdrowe. Wbijasz po to, żeby się dobrze bawić. A weź sobie wbij do CS-a, żeby się dobrze bawić. No wbijasz do CS-a. O ty chu, o ty gnoju, o Jezu, tamto sramto. Nie wiem, jakoś ja nie chcę sobie nerwów psuć na taką zabawę. Ja wiem, że wiele z osób, które oglądają ten materiał, jest, które lubi CS-a i lubi w to grać, bo ta gra jest wymagająca w jakimś tam stopniu. Ale uwierzcie mi, że ja lubię też wymagające gry, lubię strzelanki, lubię grać sobie w BF-a. Ale jednak lubię też sobie przyjść po pracy, usiąść przed, nie wiem, konsolą, po prostu monitorem i pograć w jakąś taką grę, która wiem, że na 100% mnie wyluzuje, że będę się w niej dobrze bawił, posłucham fajnej muzyki, dźwięku super samochodów, przerobię sobie jakoś, pojeżdżę jakieś mistrzostwa, porobię co mi się podoba, nie wiem, potem sobie usiądę, pójdę spać. Usiądę, pójdę spać. Po prostu się wyluzuję, no. Wiem, że taką grą jest na pewno Forza. Okej, tutaj trzeba zjechać na autostradę. No i ciekawe, jak oni tutaj zjadą. Czy pojadą według GPS-u? Nie. Są zbyt doświadczeni. Haha. Proszę, to są już hardkory. O, proszę. I tutaj jedzie. W WRX STI. Goni mnie coś tam z tyłu jeszcze. Wszystkie samochody są z tej samej klasy. Mój Jaguar nie jest wymaksowany, ale naprawdę niewiele mu brakuje do tego wymaksowania. Fajnie to wygląda, jak Subaru mnie goni. Zobaczymy, ile wyciągnie Jaguar. Dokładnie jedzie przy tym. Przy prawej ściance. Ale dogonią chyba jakieś auto i to jest chyba właśnie Silvia. Brakuje jej biegu, czy jak? No. Tak, doganiam, ale być może dlatego, że jadę w tunelu. Siemka! No, w sumie daleko trzeba jechać. Mamy aż 4 minuty, aby tam dojechać na miejsce. Za pierwsze miejsce na UCE. O kurde, ale mam wysoką prędkość maksymalną już. Wow! Trochę skopałem. Tu trzeba by było zjechać. Dobra, zrobimy sobie jakiś ładny łuk. Ale nie, tu się chyba nie da. Uwaga, zjazd! Woo! Mało brakowało. Co tam z przodu jest? To BMW jest? Chyba tak. Ach, skopałem trochę. Co to jest? Jakiś chyba inny tryb jest czy coś? Nie mam pojęcia. Ja tu przejadę? Może się okazać, że tak! Może się okazać, że przejadę! I uwaga! Woo! O, drzewo, 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 drzewo! Prawie bym był pierwszy. Ach, kurde no. Ale dotarłem, to się liczy. Poszło mi nawet całkiem dobrze. Myślałem, że pojeżdżę sobie tym SLR-em. Kupiłem SLR-a i wbiłem do online w ogóle inne samochody. Super. Ja nie wiem, to chyba... O, ja już to wheelspiny chyba tu podblokowuję. Nie wiem, ile tego tutaj będzie. Ale chyba wszystkie samochody wylosuję, jakie mogą być w tej grze. Ale raczej nie można losować aut, które są z DLC. Trzeba te DLC sobie po prostu kupić. To 8 dych wydać i tyle. Drogo trochę, co? Wszystko na te konsole jest takie drogie. Ponoć ma wyjść Forza Horizon 3. Nie wiem, mam nadzieję, że jakoś niedługo pojawią się informacje już takie potwierdzone. Pewnie jak kupię wszystkie możliwe dodatki w Forza Horizon 2
i będę chciał w nią grać sobie, to wtedy a Forza Horizon 3 będzie za tydzień. Fajnie! Kolejne 400 zł wydaj na grę. Brawo ja. To jest ostatni wyścig, 4 z 4. No i mam nadzieję, że wtedy będę mógł sobie już wybrać jakiś inny samochód do następnych zawodów. Mam nadzieję. Zobaczymy. Konfigurowanie zawodów. San Giovanni. I to jest jakiś inny tryb. Zderz się z graczem, który ma koronę, by zostać królem. A, to coś podobnego jak w The Crew. Czy raczej The Crew zgapiło to z tej gry. Bo najpierw było przecież Forza, a potem dopiero było The Crew. No okej, myślę, że jakoś damy radę. Zamknięta przestrzeń i trzeba znaleźć króla. No, powiedzmy, że chcę. A z tego co widzę, jest chyba dwóch królów. Nie jest tylko jeden. Ach, kurde, jak ucieka. No to nie jest taka łatwa sprawa go tu teraz dogonić. O, ktoś przejął koronę. O, tutaj mamy drugiego, ale ja sobie chcę zaatakować tego. No chodź, koleżko, chodź. Czym ty tam jedziesz? Jakimś klasykiem. Okej, okay, tamten jedzie chyba prosto na mnie. A... Tak, mam go! O-o. Jesteś królem. Jeśli chcesz nim pozostać, musisz trzymać się z dala od innych. Okej, okay, spoko. Myślę, że dam radę. Nie dałem rady. Tutaj jest. Przez jakiś czas on przenika przez innych graczy. Chwilę miałem koronę, ale to nie jest takie łatwe. Okej, okay, ten ma teraz. No, on tu na pewno lepiej sobie będzie radził, bo ma napęd 4x4 WRX STI Subaru. A ja mam tylko napęd na tył, no i jest czasami ciężko. Boję się, że samochód mi się odwróci dupą do przodu, ale uwaga, bo teraz Lucek wkracza do akcji. Ale ładnie zakręcił na ręcznym. Ach, piękne to było. Mam chyba 7 sekund nabitych w koronie. Fajny tryb w ogóle. Fajnie, że to się zmienia. Nie ma samych takich wyścigów. Dzięki czemu to nie jest takie nudne. Coś się tu dzieje w tym online. No dobra, tutaj ktoś jedzie przy bandzie blisko. Spróbujemy go... Ale zawrócił. O, przejął ktoś koronę. Proszę bardzo. Tutaj jest. Mam go, mam go, mam go. Nitro, 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 nitro! Co to za samochód w ogóle? Ale go goni Subaru, pięknie! Chodź tu! O, drzewka, drzewka, drzewka! Jakby się tu ustawić na nich? Jakby się tutaj... O, ale pięknie to zrobił! Pozazdrościć! Ach, spychają się! Kurde! No niestety Jaguar mieli w miejscu na tych trawnikach, cholera. Ile zostało do końca? Nie wiadomo, musimy chyba nabić jakiś tam czas określony. No dobra, uwaga. Ups. Ale, no i pięknie, tutaj jakieś urwisko. No jedź, to gdzieś tutaj jest. Gdzieś on tutaj koło mnie śmiga. Dobra, przejął. No ja nie wiem, jak ja mam go tutaj złapać. To jest mój Jaguar, stoi w miejscu, dosłownie. Mieli kapora, kurde. Dawaj go, dawaj go, dawaj! Och, kurde! Ale mi uciekł. Dobra, przejął. No nie wiem, on tak jakoś skręcał w miejscu. Znaczy nie w miejscu, tylko tak wolno jechał i... Fajnie wymijał w sumie. Ach, ciężko naprawdę kogoś dorwać. Ale oni mnie bez problemu dorwali. Cholera. A tu się kończą zawody, tu się pojawił czas. No nie, ostatnie miejsce. To nie najlepiej. Prawdę mówiąc, fatalnie. Dawaj mi, chodź, no daj mi te kilka sekund.
Chociażbym miał 3-4 sekundy więcej, to już bym nie miał ostatniego miejsca. Ach, kurde no, nie pykło mi. No, jak na pierwszą rundę nie było tak źle, jestem ostatni. Dobrze, mam nadzieję, że będzie można teraz zmienić sobie samochodzik na jakiś inny. Jaguar jest spoko, ale znowu na te bezdroża... Nie do końca. Chociaż no tutaj żaden samochód nie będzie się prowadził perfekcyjnie. Znowu wheelspin, nieźle. Kiedy ja je wszystkie sobie odbiorę, później to nie wiem, chyba z 50 będę miał do odebrania. No dobra. Mamy to. To teraz mamy skończone jakby wszystkie mistrzostwa. Byłem sobie któryś tam. I dostanę teraz całą pulę. O, nieźle, nieźle. 20 tysięcy kredytów za 6 miejsce. Ciekawe, co by było za pierwsze. Ciekawe, ile ci graczy hardkorowi mają. A weźmy sobie tu. Klasa S1. O, tu by było fajnie pościgać się tym Mercedesem. 14, 12 głosów. I klasę B, tam dużo osób też zagłosowało. No ale ja bym się chciał S1-ką pościgać. Mam tam naprawdę fajne samochody w tej klasie. Między innymi Mercedesa. O, jednak nie mam tak dużo, jak myślałem. A to ciekawe. No dobra, biorę Mercedesa. A co mi szkodzi? To też napęd na tył, ale mam nadzieję, że pójdzie mi jakoś lepiej. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. No, tak pierwszy raz robiłem w ogóle ten tryb króla w tej grze. W Dekru wygląda to podobnie, z tym, że tam mamy tylko jednego króla. Czas bycia królem. 7 sekund. Niechlubne 7 sekund. Proszę, mamy Skyline'a. I mój Mercedes. On fajnie wygląda z tej kamery z maski. On ma ogromną maskę. Kurde, jak on brzmi. Pierwszy! Whee! Chociaż raz. Udało się. 1000 punktów doświadczenia. Fajne są felgi też w tym Mercedesie. Standardowe. Mogłyby być trochę większe. Ale w sumie są ok. No dobra. Zaczynamy. Nissan GTR. Supra FF. E92 M3. RUV. Ford Fiesta. Camaro Z28. No, będzie się czym ścigać. O, jest GTR R35. No to może być problem. Napęd 4x4, tak samo jak R34. Zresztą, no każdy może sobie tutaj napęd zainstalować nawet i do Ariela Atoma. Napęd 4x4. Ja też do mojego SLR-a mogę sobie dać napęd 4x4, nie ma problemu. Ale no właśnie. Czy chciałbym to zrobić? Raczej nie. Ten samochód straciłby raczej swój urok, tak myślę. No ale każdy może zrobić to, co mu się podoba w tej grze. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze te mistrzostwa. Jest ślisko. Będzie trudno. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Wyścig uliczny. Klasa S1. 900 punktów. No i tutaj już prędkości i przyspieszenia będą konkretne, także trzeba mieć się na baczności. W dodatku jeszcze deszcz. Kurde, co to tam tak poszło? Jakaś lancia chyba. Jezus, ale wyrwał. Poszli! A jestem który? Przedostatni. Zaraz przed Camaro chyba. Z tyłu chyba Camaro jedzie. Driftem, bokiem, byle czym, byle bokiem. Ech. Ślisko jak cholera w tym samochodzie. Naprawdę. Ale może jakoś to będzie. To chyba nie jest najlepszy gruz do driftowania, ten Mercedes, co? Ale ja już mam swój gruz w
garażu. To jest 36. Najlepszy gruz do driftowania. O kurde! 100 km musiałem hamować. No ale bokiem jechałem. Opony zbyt przyciężone były, żeby wyhamować efektywnie. Efektownie. Nawet taki GTR to kurde driftuje tutaj. Okej. No dobra, ale grunt, że nie jestem ostatni ani przedostatni. Jestem trzeci od końca. I cały czas mogę kogoś tam dogonić. Także nie jest źle. Na pewno nie tych najszybszych, najlepszych graczy. Cały czas się boję, że mój Mercedes straci totalnie przyczepność. A to będzie zwiastun poważnych problemów. No, na szczęście udało mi się nawet tego R34 dogonić, białego. I tak sobie właśnie wbiłem na czwartą chyba pozycję. O, wow, 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 wow. No i jedziesz ty, kurde, trafolu, głupi. Co to tutaj jeździ takie mało? A jakie szybkie. Jej. Tutaj jakaś BMW, ale fajnie wygląda. Wow, wow. Mówiłem coś o ramowaniu? Co, kurde, normalnie jak gra na lodzie jakaś. Wszystkimi rzuca na lewo i prawo. Proszę bardzo, no. Każdy tutaj latał bokiem. Trzecie miejsce, ja jestem zadowolony i to bardzo. Wygrałem z takim... O, Supra wygrała, no. To jestem pełen podziwu. Ciekawe, czy miał napęd 4x4 w tej swojej Suprze. Ja wrąbałem do Supry napęd 4x4. Jest taki odcinek na YouTubie, właśnie na moim kanale, jak ta Supra jedzie ponad 400 km na godzinę. I no hardcore, hardcore. Ciekawe, jakby się spisała w takich warunkach. Podejrzewam, że byłoby ciężko utrzymać ten samochód, aby jechał w linii prostej. Bo za duża moc. Zdecydowanie. No dobrze, ukończyłem sobie na trzeciej pozycji. Może uda się dostać fajną pozycję, zdobyć w tych mistrzostwach. Byłoby miło. Jak na mój poziom, tak się odznaczam, 98, tutaj 500, tutaj 1000, tutaj nie wiadomo jeszcze któryś. Ale to małe coś ma niesamowite przyspieszenie. Na pewno gościu tuningował jakoś specjalnie ten samochód, nie wiem co tam wrąbał do niego. Ale zobaczcie, co to w ogóle jecie? No nie wiem. What the fuck? Ale mnie trafik zgwałcił. Cholerny Mercedes, no. Jakoś go zlagowało czy coś. O, pojechał Dodge Charger z dodatku Fast and Furious. I chyba Huracan. Także, no, tak Huracan tutaj jeździ od lewej do prawej. Kiedy minie ten cholerny deszcz? Ja się tak pytam. Może ktoś zna odpowiedź? Jest i zwycięska Supra. Dobra, ktoś sobie tam nieźle skrócił. A co mi tam, ja też spróbuję. O, ktoś się też tam rozwalił. Wow! No dobra, jakoś poszło. Teraz tutaj. A kurde! O, murek! Mało brakowało, bym w tego Skyline'a wjechał. O, tutaj fajnie, przejeżdża się koło jakiejś imprezy i słychać jak tam Basik napierdziela. Okej, okay, tutaj chyba można skrócić, bo widzę, że tam skracają. Au, 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 au. I co? I chyba będę drugi. Myk. Kurde, ale się te samochody ślizgają. Na tej nawierzchni jest śliska, masakra. Ogólnie opcja jest taka, aby nie obciążać opon jednokrotnie, na przykład skręcaniem i hamowaniem, więc jeśli hamuje się, to się nie skręca, jeśli się skręca, to się też nie dodaje gazu hardkorowo. Ważne, żeby nie przeciążyć tych opon i tego staram się nauczyć tutaj właśnie, nie tylko tutaj w Forzie Horizon, ale także w normalnym życiu, aby lepiej prowadzić ten samochód mój, tak? Jak się przyspiesza podczas skręcania, no to też gorzej się skręca, w takim sensie, że samochód staje się podsterowny, dobrze mówię? Podsterowny, no i nie skręca aż tak dobrze. Dobra, drugie zawody, drugi wyścig.
Zobaczymy, jak pójdzie. San Martin. Wyścig numer 2 na 4. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Okej. Wow, ale fajne Ferrari. Podoba mi się. Mój Mercedes startuje z drugiej pozycji. Sprint. No i z tego co widzę, asfalt już trochę jest suchy. Jeszcze trochę taki mokry jest, ale już prawie, że pełna przyczepność. Kurde, ale GTR ma niezły start. Ten Charger też. Muszę to przyznać. No ale dobra. Start to nie wszystko. Jeszcze wypadałoby utrzymać ten samochód jakoś. Ojej, ale dziwnie. Oj, przepraszam, oj, przepraszam. O, mało brakowało, bym się rozbił. No dobra, to jest chyba wyścig przełajowy. Zróbmy ładny łok. O, i drzewo. Nie. Mało brakowało. Ktoś się tam w ogóle rozwalił. O, Ferrari, to piękne takie. No dobra, ojej, tutaj. Ale dziwnie. Dobra, przyhamujemy trochę. Nie przywal we mnie nikt. Kurde, gdzie to jest? Tutaj, ale skopałem. Ach! Myślałem, że tu jest taki ostry zakręt, bo mi zmieniły te barierki. Kurde, na asfalcie ten samochód zyskuje dopiero przyczepność. To jest świetne. No, Skyline! Nie bądź taki. Okej. Okay. Dobra, 50% trasy. Mercedes nie radzi sobie za bardzo na offroadzie. Dziwne w ogóle widzieć taki egzotyczny samochód jadący w ten sposób. Kurde, nie mogłem nic zrobić. Hamowałem, ale już leciałem prosto. Absolutnie poza kontrolą. Jechał na mnie. Jaka fajna hopka. Trzeba będzie kiedyś przetestować. Skok nad hangarami. Okej. Dobra. Grzejemy tutaj. Jakoś ładnie próbujemy. O, wow. Puszczam gaz. Ładnie tu wymijamy. Oni to mają te wyścigi już obcykane na pamięć. Ja to pierwszy raz jadę ten akurat. To jeszcze mogę nie być taki super dobry. A oni to już. Tysięczny poziom to już. To już takie ziewanie, że druga pozycja, no spoko. Pominąłem? Nie, nie pominąłem, całe szczęście. O, drzewko. Który będę? Ojej, tragedia. Tragedia. Który to? No i ten, oczywiście na mnie podriftował tam na jednym zakręcie. Nieładnie mnie potraktował ten R34. Nieładnie. Muszę się mu chyba odwdzięczyć, tak myślę. Wbiję go tam w bandę czy coś i będzie po temacie. A, to jest jakaś Ford, to jest jakiś Ford Fiesta z 81 roku. Przyspieszenie ma kozackie, na pewno ma tam części jakieś niesamowite wsadzone. Napęd 4x4, opony jakieś super wyścigowe, przyczepność, bo no, widzicie jaki ma start niesamowity. Ja bym trochę też tego Mercedesa mojego odciążył. Tak czuję, że on jest zbyt ciężki. Ale też trzeba brać pod uwagę fakt, że auto jest egzotyczne i raczej na asfalt, a nie na offroad, jak tutaj mieliśmy do czynienia. Co jest fajne w tym Mercedesie, to te wydechy z przodu zaraz za przednimi kołami. No to mi się tak podoba, ogólnie stylistyka tego całego Mercedesa. On chyba się wywodzi z tych... z tych okularników Mercedesu, które mi się nie podobają. Zdaje się, ale to jest właśnie chyba jedyny taki okularnik, tak zwany, który mi się podoba. Naprawdę. Świetne auto, co tu dużo gadać. No dobra, asfalt, grzejemy. Teraz muszę ich wszystkich pokonać. Nie ma opcji. Ten samochód jest stworzony do szybkiej jazdy i... What the fuck? Trafik się pojawił. No widzieliście to znienacka. Dosłownie przed maską mi się zrespawnował. Gnój śmierdzący. Auć, auć.
A tamci już sobie jak skracają. Pewnie powiększyli sobie mapkę albo coś. To cwaniaczki. Gdzie oni jadą? Jadą tym kanałem burzowym jakimś. What the... Jak tu jechać? Ale oni mają obcykaną już tą mapkę. 9 graczy jest w sesji. Jadę tym asfaltem według GPS-u. Kurde. Może akurat pierwszy dojadę. A czy to tutaj nie ma aż takiego wielkiego znaczenia? Ważne, aby na wyścigu dojechać jako pierwszy. Ojej, twarde drzewka. A weź znajdź takie drugie i już nie będą twarde. A to zauważyłem, że te takie bardziej liściaste są. Właśnie... możliwe do rozwalenia. Tu przejadę? Chyba przejadę. Dawaj, jedź tym nosorożcu jeden. O, dojadę sobie na spokojnie. Okej? Okay. Oj, mam nadzieję, że coś po asfalcie. Proszę! Jak nie będzie po asfalcie, to się chyba zatłukę. Jeden start. No dobra, mam 4. Pozycję w klasyfikacji generalnej. No nie podoba mi się to, ale z drugiej strony też konkurencja jest, jak widać, konkretna. Wyprzedzał mnie ten Ford Fiesta. To jest taki stary dziadek, którym co myślałem, że on jest jakąś Lancia Deltą. Ale nie jest. O, wbił jakiś Eclipse GS. A to ciekawe, czy to jest czasem ten drugiej generacji Eclipse Mitsubishi? No ciekawe, ciekawe. Jeśli by był w Fordzie, to by było super. To jest jeden z moich ulubionych samochodów sportowych ogólnie. Chciałbym go kiedyś mieć, tak na własność. No. Dobra, myk. Patrzę, czy on gdzieś tam sobie jest. Nie no, nie mówcie, że ja startuję z pierwszej pozycji. Dobra, no to ja się skupiam tylko na drodze. Nie patrzę w ogóle na mapkę, w sensie czy na przeciwników. Nie skupiam się na nich, tylko na sobie. O, ale oni mi zaraz wyprzedzą na starcie, szczególnie ten Ford Fiesta. Nie widzę tego. O, proszę, już, już, poszedł! O Jezu, mało miejsca, każdy chciał się wbić. No dobra, jest i Supra. Wow. A jedź ty! Ależ mi fatalnie zajechał drogę. Gazu Mercedes! Dawaj, wow, ale wyjechał. Szybko, strumień za nim, strumień. Nie wiem, czy tutaj jeszcze będzie łapać, ale coś tam łapało. Dobra. Kurde, jak oni jadą. Widzę, że tutaj na pałę warto jechać. A nie tak, kurde, dokładnie, fajnie. Jedziesz normalnie na ścianę i gitara. No dobra, tutaj będzie trzeba chyba punkt zaliczyć po lewej stronie. Dość ciasno. Ktoś tutaj pominął. Dobra. I tu będzie jakiś chyba nawrót albo coś. Tak na to wygląda. No, ja bym chciał sobie tutaj wybrać jakiś mój tuningowany samochód. Odciążony, jakiś zrobiony z mega przyczepnością. A myślę, żeby to było dużo, dużo lepsze. niż robić taki samochód. No ja właściwie go sobie chciałem kupić, przetestować ogólnie, jak on jeździ, jak on brzmi. No ale powinienem na wyścigi online raczej go sobie dostosować do swoich preferencji, tak jak ja bym chciał, by on się prowadził. No bo to jest jednak tutaj ważne, tam ci gracze na pewno mają już te samochody jakoś fajnie zrobione, wymaksowane, zrobione pod wyścigi specjalnie. No. A poza tym są bardzo doświadczeni, na pewno to też wyścigi znają bardzo dobrze. Dobra.
Wow! Ciężko, ciężko jest opanować auto. No ale to też kwestia dobrego wchodzenia w zakręty. O Jezus, o Jezu, duża prędkość. A on tam też na pałę wchodzi driftem bokiem. Napęd 4x4 i jazda, cześć czapka. A ja to taka bieda, kurde. No dobra, ale piąta pozycja. Myślę, że tak wcale źle nie było. Zaraz, ja nie widzę tego Eclipse'a. Nie wiem, czy on wyszedł w ogóle z sesji, czy co. Nie mam pojęcia, ale wyprzedziłem Forda Fiestę, więc powinienem wskoczyć w klasyfikacji generalnej ponad niego. To by mi się podobało. No dobrze, to był chyba... To był czwarty wyścig na... Sorry, trzeci wyścig na 4. Także przedostatni. Zostanie jeszcze jeden do ogarnięcia. 7 tysioków punktów doświadczenia. I prawie kolejny wheelspin. Ja te wheelspiny będę zaraz losował. Po tych... No, to był przedostatni. Po tych wyścigach będę sobie losował, zobaczymy co mi się wylosuje. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe samochody, no ale różnie to bywa. Widzę, że często w tych wyścigach online jest wybierana klasa A do wyścigu. Wejdziemy na przełaj. Wow, 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 wow! Pięknie! Dobra, idziemy na zawody. A ja sobie pojadę tu. Zobaczymy, jaki to mi da efekt. Wow, rzuca co, ale dziwnie rzuciło. O kurde. Chyba trochę źle pojechałem. Nie szkodzi. No przełaj całkowicie. No, módlmy się, oby tu nie było tylko murka. Ale chyba nie będzie tak źle. No, jest, udało się jakoś. Ten mój plan nawet wypalił. Nie będę może pierwszy, ale najgorzej też mieć nie będę. Jedź, żeż, no i jedź! Dobra. Gdzie mi tu? Dolączanie. Pięknie. Aj, fajnie jest ten Mercedes, no. Trzeba by było go jeszcze jakoś tutaj przerobić. Tylko, że, no właśnie, włożenie czegokolwiek do niego skutkuje tym, że on już będzie super dobry, więc gdy jeszcze bym chciał go jakoś tam odciążyć, to chyba byłby w klasie X od razu, a nie w S1. No i dobra, czekamy do wyścigu. Ferrari GTO, Charger FF. No to jest właśnie ten Fast and Furious. I tak samo ten Eclipse, ale kurde, ja go nie widziałem. Nie wiem, który to jest ten Eclipse GS z Fast and Furious. Tak samo ta Supra z Szybkich i Wściekłych. Nie, Supra widziałem, ale właśnie tego Eclipse'a nie widziałem. To jest w ogóle kolej z tysięcznym poziomem. No i dobra, ostatni wyścig 4x4. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że nie jakaś przełajówka. Zawody. Wyścig zespołowy po torze. Ciekawe. Zobaczymy, jak pójdzie. Jestem czerwonym. W czerwonych. Ok, spoko. Myślę, że dam radę. Cokolwiek mam zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, zdobądź 100 punktów za każdego pokonanego niebieskiego. Mamy tu okrążenia, ciekawe ile. Mamy Subaru BRZ, to ciekawe. Ej, jest ten Eclipse! O, to jest ten drugiej generacji, świetnie. Ciekawe, czy ma jakieś bodykity. Ależ piękny. Malowanie bym wypieprzył, mimo że to jest ze Szybkich i Wściekłych. Ale się spycha ten... No tu już jest rywalizacja na wysokim szczeblu, widzę. Muszę uważać na tego niebieskiego. One się też spychają tam. Dobra, gdzie duch się bije, tam wiecie. Woo!
A ten się na przykład nie spychał ze mną. Tam wbił jakiś maluszek pewnie. Pięknie! Który jestem? Cholera. Nie najlepiej. Jest tam chyba dwóch niebieskich z przodu. Trzech. Wow. Cztery okrążenia, to jeszcze trochę czasu na wyprzedzanie jest. Okej. Jest jeden niebieski do zaatakowania. Myślę, że w moim zasięgu, ale nie wiadomo. Oj, to jest Camaro w dodatku, to najnowsze bodajże. 2014 rocznik to kurde nie jest najnowsze chyba. Cholera wie. Okej. Ale myślę, że w moim zasięgu, chociaż no troszeczkę mi brakuje przyspieszenia w tym moim Mercedes. O, teraz ładnie zahamował, dopóki nie zacząłem skręcać. No wiadomo, że się nie powinno jednocześnie skręcać i hamować. Gaz. Okej, parę tam moich się rozwaliło z tego co widzę. Jeden w ogóle opuścił sesję. Nie chciał, żeby mu ranga spadła czy coś, ale widzę, że jeden niebieski prowadzi w tym wyścigu i idzie mu całkiem dobrze. No ja zawsze na ten trawnik tutaj wypadam. Cholera. Te krzaczory. I goni mnie niebieski tam z tyłu. Cholera, trzeba uważać, żeby się nie dać. Chodź tu, cwaniaczku. Ojej. I wyprzedzi mnie. Dobra, przedostatnie okrążenie. Ale szpędzi w tym, to jest Ferrari jakieś. Wow, i po Ferrari, na razie koleżko. No! Pierwszy raz nie zaliczyłem trawnika. Super. Dobra. Gonimy tam tego typa. No nie wiem, ciężko będzie go dogonić. Nawet ten GTR sobie nie radzi. Ja zauważyłem, że GTR ma niezły start, ten co tutaj jedzie w mojej drużynie, ale ja go dogoniłem tutaj w pewnym momencie. Nie wiem, czy on tam słabiej przyspieszał, czy co, ale wydaje mi się, że ten mój Mercedes ma buta dopiero tak jakby później nieźle przyspiesza przy wyższych prędkościach. No dobra, tak czy inaczej jest to ostatnie okrążenie, a więc po jego ukończeniu skończymy mistrzostwa. Tego coś tu zarzuciło, on tak specjalnie chyba kokietuje sobie ładnie. Który jestem? O, szósta pozycja, wcale nie tak źle. Wygląda na to, że nasza ekipa wygrała. Czyli czerwoni zdobyli więcej punktów doświadczenia, 1800, tamci 750, także wygraną raczej mamy w kieszeni. Dużo, dużo ogólnie wheel spinów sobie odblokowałem, mam już setny poziom, nabiłem sobie szybciusio, no dosyć szybko się nabija w tym online, myślę, że jeszcze nie raz sobie tu wbiję. Hops, ile tym razem? 15. A który ja byłem? Nawet nie spojrzałem. A to i tak nie jest aż tak ważne. O, czwarty. Okej, całkiem fajnie. Po czterech zawodach otrzymasz nagrodę KR o wysokości uzależnionej od pozycji końcowej. No okej. 24 tysiące, czyli lepiej niż poprzednio. No i teraz chodźmy sobie do... Moment, ja nie chcę. Dobra, coś tam zagłosuje. Ale już chcę wyjść do swobodnej. Wezmę S2, co mi to.
Chcę wejść do swobodnej i wylosować te wszystkie rzeczy, jakie mam do wylosowania, bo tam chyba ze 4 spiny są do ogarnięcia. Zawsze to jakiś tam element hazardu. No i dobra, mamy sobie nagrody. Zobaczmy, co się wylosuje. Dupa. A tym razem? Jakiś samochód? Może. O, proszę! Audi Sport Quattro. Pięknie. I teraz? No, już samochodu nie będzie raczej, nie ma... Uuu, Oldsmobile! No nieźle, pierwszy raz się tak zdarzyło, że dwa samochody wylosowałem pod rząd. To naprawdę świetnie. 11 tysięcy, dobra, koniec. Fajne samochody sobie wylosowałem. Ja muszę posłuchać tego auta, bo to jest... Ach... Ze środka tak nie brzmi. Z maski jeszcze tak coś słychać. W okolicy jest jeden z najlepszych kierowców na festiwalu. Zaznaczyłam pozycję w systemie GPS na wypadek, gdybyś chciał wyzwać go jeden na jednego. Nie mogę, aż się sama Micha cieszy dosłownie. Chodź, koleżko! Zabawimy się. O, S1! Ja nie dam rady. Zapraszam cię do pojedynku z moim Mercedes, koleżko. Na razie. Ależ on jest wspaniały, ten samochód. No, Murcielago próbuje mnie coś tam dogonić, ale ja się nie dam. Absolutnie nie. Ani mi się waż coś tam wywalczyć. Jakiś medal. Nic z tego. Zdobędziemy wszystkie twoje punkty. Jeszcze przed samą metą powinienem sobie całe wsparcie wyłączyć. A co? O, tutaj mnie coś wyprzedził, ale on jeszcze tu zwolni. Chyba. O, trzyma się, cwaniaczek. Będzie skracał, czy nie? Tak się zastanawiam, czy się skusi. A jest trochę ciemno, nie widzę tych drzew cholernych. Ale... Haha! Udało się! Wyzwanie kierowcy wyścigowemu, zwróć uwagę na poziom... Uwaga. ...jaki reprezentuje. Im wyższy poziom... 56 tysięcy! Wspaniale! Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku ze mną w Forzie Horizon. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Wszystko jest wytłumaczone po ludzku, więc można powiedzieć, że to jest ludzka rzecz. Ludzka książka, którą naprawdę mogę wam gorąco polecić. Moi drodzy, byłem ostatnio sobie w Karpaczu. Czyli byłem na Śnieżce. Zwiedziłem fajnych kilka miejsc, ale o tym wam jeszcze opowiem w kolejnym vlogu. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o samej jeździe.